Transformacja cyfrowa i automatyzacja to obecnie główny kierunek rozwojowy dla przedsiębiorstw. Dlatego też tak bardzo atrakcyjnym wydaje się konkurs dotacyjny, w ramach którego bezzwrotne dofinansowanie udzielane będzie właśnie na robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw. Do rozdania pozostaje ponad 1 mld złotych, a nabór wniosków planowany jest już na maj tego roku. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa, a wspierane projekty mogą dotyczyć m.in. transformacji w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych, wdrażania inteligentnych linii produkcyjnych, budowy inteligentnych fabryk, wykorzystania technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych i biznesowych, czy też wdrożenia technologii komunikacji machine to machine. Konkurs będzie wspierał stricte projekty inwestycyjne, a kosztami kwalifikowanymi będą zakup nowych aktywów rzeczowych, koszty leasingu, najmu czy dzierżawy oraz koszty projektów i planów. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie kosztów robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych, a także zakup nieruchomości czy gruntów. Minimalne koszty projektu to 8 milionów złotych, a maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji projektu. Niewątpliwie konkurs ten jest jednym z nielicznych, w ramach którego przedsiębiorcy mają szansę na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, bez konieczności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych czy wykazania wysokiej skali innowacyjności. Co jest istotne, konkurs ten nie jest konkursem cyklicznym, jest więc to jedyna szansa na pozyskanie dotacji z tego źródła wsparcia. Tym bardziej chętnie wesprzemy Państwa w procesie aplikowania w konkursie, tak aby zwiększyć szansę projektu na dofinansowanie i bezpiecznie przeprowadzić Państwa przez całą procedurę. Zapraszam do kontaktu.